kanabinoidy, których dumnym, niepsychoaktywnym, nieuzależniającym i całkowicie legalnym reprezentantem jest CBD, wykazują bardzo silną i efektywną aktywność biologiczną, mającą właściwości terapeutyczne w wielu obszarach. W badaniach przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia w 2017 roku wykazano, iż CBD jest bezpieczną substancją dla człowieka oraz posiada zastosowania zdrowotne niepowodujące żadnych skutków ubocznych. Tym odcinkiem rozpoczynam serię o stanach i schorzeniach, w których możecie liczyć na wsparcie olejku CBD Full Spectrum. Mam na imię Marysia, jestem PR-owcem, specjalistką zdrowia publicznego i miłośniczką konopi. Witam Was na kanale Green Cross, gdzie mówię o zdrowiu w wymiarze konopnym. Miłego oglądania! Olejek CBD znany jest na całym świecie jako skuteczny i bezpieczny preparat, który znajduje zastosowanie w medycynie, farmakologii i kosmetyce. Mimo tego, że kanabidiol wciąż poddawany jest wielu różnym badaniom, już dziś oficjalnie wiemy na podstawie publikacji naukowych i medycznych, w jakich dokładnie schorzeniach może on przynieść nam ulgę. Jeśli przyjmujecie jakieś leki na stałe, to koniecznie przed rozpoczęciem suplementacji kanabidiolem skonsultujcie się z lekarzem. Jeżeli nie zażywacie żadnych leków na stałe, to bezpiecznie możecie rozpocząć zażywanie CBD choćby dziś. Preparaty, za które ręczę, z pełną certyfikacją jakościową i po najlepszej z możliwych ekstrakcji, znajdziecie w linku w opisie tego odcinka. Zaczynajmy. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. CBD wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu uporczywego bólu przy jednoczesnym braku powodowania senności i obniżania koncentracji. Będąc przy działaniu przeciwbólowym CBD, nie mogę nie wspomnieć o jego skuteczności w przypadku uciążliwych migren. Badania wykazują, iż osoby cierpiące z powodu migreny mają w organizmie niższe stężenie endokannabinoidów. Olejek Full Spectrum CBD, przypomnę, że Full Spectrum to również Full Spectrum innych kanabinoidów, bezpośrednio wpływa na zwiększenie tego stężenia, tym samym łagodząc również wymioty i nudności, które zazwyczaj towarzyszą migrenie. Regularne stosowanie kanabidiolu przyczynia się również do redukcji napadów migrenowych oraz odczuwalnie niweluje natężenie bólu. Dodatkowo wzmożona produkcja endokanabinoidów redukuje stany zapalne i wycisza sygnały bólowe w organizmie. CBD przynosi ulgę w bólach neuropatycznych, reumatycznych, napięciowych, również w bólach stawów i mięśni. CBD stosowane bezpośrednio na skórę uśmierza również ból i redukuje zaczerwienienia oraz opuchlizny. Sen. CBD jest idealną substancją regulującą proces zdrowego snu w naszych organizmach. Jest mega pomocne zarówno w przypadku zasypiania, jak i w pozostanie w fazie snu. Dzięki kontroli hormonu stresu, znanego nam wszystkim kortyzolu, kanabidiol skutecznie utrzymuje jego odpowiedni, zdrowy poziom w nocy, co wpływa na jakość naszego snu. Metabolizm. Kanabidiol pomaga naszym komórkom tłuszczowym przekształcić się w brunatne, czyli w tak zwany dobry tłuszcz, który odpowiada za wytwarzanie ciepła poprzez spalanie kalorii. CBD jest antagonistą receptora CB1, przez co redukuje jego działanie, stymulując apetyt. Niestety samo zażywanie CBD nie sprawi, że schudniemy, a szkoda. Jednak regularna suplementacja tej substancji wraz ze zdrową dietą, wysiłkiem, na pewno zmultiplikuje takie efekty, chociażby dlatego, że CBD poprawia komfort snu, który jest niezbędny do utrzymania metabolicznej równowagi. Zapewne wielu z Was po nieprzespanej nocy ma tak zwanego Pac-Mana i opad sił. Dlatego właśnie opłaca się wysypiać. Dodatkowo, jeżeli zdecydujecie się na wysiłek fizyczny, to CBD będzie Was również w tym wspierało, ponieważ ma udokumentowane działanie w przypadku regeneracji mięśni i łagodzenia urazów. Zaburzenia hormonalne. CBD ma udokumentowany wpływ na układ hormonalny. Jak to się dzieje? Otóż kanabinoidy oddziałujące z narządami hormonalnymi i układem odpornościowym uczestniczą w wielu czynnościach fizjologicznych, takich jak regulacja przyjmowania pokarmu, homeostaza organizmu i wytwarzanie hormonów. Już dziś wiemy, że kanabinoidy, w tym CBD, potrafią zmniejszyć lub hamować rozwój guzów tarczycy. CBD pomaga również przy chorobie Hashimoto, działając na stany zapalne występujące podczas tej choroby, zwalczając jej objawy i poprawiając jakość życia. Nadciśnienie.
Jedno z najnowszych badań przeprowadzonych w 2020 roku potwierdza, że CBD wpływa na rozszerzanie naczyń krwionośnych. Dzięki temu może pozytywnie wpływać na nadciśnienie, tak naprawdę je obniżając, umożliwiając lepszy przepływ krwi. Medical News Today przytacza też inne badanie na temat wpływu CBD na ciśnienie krwi. Badanie to zostało przeprowadzone na zdrowych mężczyznach w 2017 roku. Wykazano w nim, że nawet pojedyncza dawka CBD powoduje spadek ciśnienia. Osoby biorące udział w badaniu otrzymały 600 mg CBD lub placebo. Wyniki jednoznacznie wykazały, że ciśnienie spoczynkowe zostało obniżone tylko u uczestników, którym podano CBD. Co więcej, u tych osób zaobserwowano również niższą odpowiedź na reakcję stresową. Oznacza to, że kanabidiol osłabia stres, a więc istotny czynnik, który prowadzi do podwyższonego ciśnienia krwi. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę i kliknijcie przycisk subskrybuj, co pozwoli mi w szerszym gronie propagować moc konopi. Do zobaczenia!